wy w Kolumbusie właśnie w tej chwili, znaczy dopiero dokładnie w tej chwili zaczynacie model sprzedaży, poszerzycie swój model sprzedaży o zieloną franczyzę, tak? Czyli to jest oferta dla franczyzobiorców. Dlaczego akurat teraz? I co oferujecie potencjalnym franczyzobiorcom? Wasza branża akurat przeżywa swoje 5 minut, tak? To jest ten moment, mimo pandemii. To co takiego, czego mogą oczekiwać franczyzobiorcy od Kolumbusa? Na początek, pani redaktor, warto zadać sobie pytanie, czy to branża OZE to jest kwestia 5 minut, czy to jest kwestia jakiejś mody? Czy raczej mówimy o tym, co dzieje się w Europie Zachodniej, o tym, co widzimy na podstawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej czy aspiracji w dążeniu do neutralności klimatycznej? I rzeczywiście mamy w Polsce te 5 minut, natomiast w moim odczuciu jest to gdzieś początek tworzenia się dużego rynku, który oczywiście może być również bardzo interesujący dla franczyzobiorców. My tak naprawdę system jakby franczyzowy i system sprzedaży partnerskiej w grupie Kolumbus, a w Kolumbus Elite jako spółce, która zajmuje się rozbudową franczyzy i sieci sprzedaży, no tworzymy od 2 lat. Natomiast powiem tak, w branży OZE jest to dużo czasu, bo przede wszystkim za naszym konceptem też stoją konkretne efekty. W 2020 roku, czyli w pierwszym pełnym roku działalności Kolumbus Elite, mamy sprzedanych i zainstalowanych ponad 11 tysięcy mikroinstalacji, plus do tego oczywiście pompy ciepła, magazyny energii. No to robi wartość sprzedaży blisko 300 milionów złotych, więc z jednej strony mieliśmy 2 lata na to, aby przygotować się do stworzenia konceptu. Z drugiej strony mamy doświadczenia zarówno przedcovidowe, czyli w sytuacji, gdzie rynek, przyzwyczajenia, nawyki klientów były no nawet diametralnie bym powiedział inne. W lutym 2020 roku, gdzie wiemy świat i rynek dosyć mocno się zmienił, przeorganizowaliśmy procesy, przeorganizowaliśmy dużo kwestii związanych z modelem biznesowym i rzeczywiście wtedy też urośliśmy w krótkim okresie ponad 100%. Więc odpowiadając na pani pytanie, dlaczego dzisiaj? Dlatego, że po pierwsze widzimy ogromne zainteresowanie rzeczywiście branżą OZE, natomiast równolegle zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj tak naprawdę ten rynek się w Polsce tworzy. Z drugiej strony widzimy bardzo dużo czy to osób, czy podmiotów, czy organizacji sprzedażowych, które chciałyby do tego rynku dołączyć. No i tutaj niewątpliwie potrzebne jest do tego silne zaplecze, siła marki, odpowiedni, sprawdzony system pracy, za którymi stoją wyniki, bo my troszkę nie działamy w ten sposób, że zapraszamy do konceptu, gdzie być może uda się zrobić wyniki, tylko przez 2 lata pokazaliśmy, że mamy dzisiaj gotowe rozwiązania i w tym momencie przygotowani do właśnie zaproponowania zielonej franczyzy. Dajemy taką możliwość osobom, które bądź prowadzą sieci sprzedaży, bądź też działają w branży OZE, a być może nie mają jeszcze właściwego partnera do współpracy. Tutaj parę razy pojawił się wątek edukacji. Pani Moniko, wiem, że też dla pani ta edukacja w projekcie Franczyza 2.0 jest bardzo ważna. Proszę powiedzieć, jak według pani można polepszyć tę edukację, tę komunikację między franczyzodawcą i franczyzobiorcą i wdrożenie franczyzobiorców w nowy biznes, tak? Niezależnie od branży, bo rozmawiamy tutaj o 3 kompletnie różnych branżach. Tak, to jest edukacja jest kluczem do budowania trwałości sieci tak naprawdę dla mnie. To jest rzeczywiście fundament tak naprawdę budowania sieci franczyzowej. Jak mówię o edukacji, to muszę zacząć od tego, jak widzę dzisiaj rynek i dlaczego jakby tak duży nacisk w tej całej narracji rynkowej w projekcie 2.0 będziemy kładli na tę edukację. Jako doradca widzę w rynku bardzo dużo sieci, które mają niedojrzałość modelu franczyzowego tak naprawdę. Mają w sensie, no widać rzeczywiście brak poukładania organizacyjnego. Co to znaczy? To znaczy dla mnie, że know-how pozostaje w głowie założyciela. Nie ma pomysłu na to, jak się dzielić wiedzą i doświadczeniem w sieci, a nawet jeżeli pomysł jest, to często jest to takie bardzo nieposkładane w system, co de facto powinno być naturalne i jest to naturą sieci franczyzowych, żeby wszystkie rozwiązania, które mamy w system układać.
co to oznacza potem dla franczyzobiorców? No oznacza to tyle, że nie potrafią posługiwać się wiedzą i doświadczeniem i potencjałem, który w danej sieci franczyzowej być może jest. No nie potrafią, ponieważ nikt ich tego nie uczy, albo jest to robione w sposób taki incydentalny. W związku z czym bardzo częsty trend, franczyzobiorcy nie wiedzą, jak posłużyć się wiedzą i doświadczeniem tym potencjałem i wychodzą z sieci. Po krótkim czasie operowania w sieci wydaje im się, że lepiej sami zarobią, że lepiej sami zrobią i wychodzą. I to jest w zasadzie najczęstsza przyczyna rotacji franczyzobiorców. A w wielu sieciach, w mniejszych sieciach, może doprowadzić do schodzenia sieci z rynku. No i jakby pytanie w związku z tym, i to obserwuje wiele sieci, no i zadaję sobie pytanie, jak na to zadziałać i jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem w bardziej skalowalny sposób, żeby pomagać franczyzobiorcom poprawiać wyniki finansowe. Bo de facto po to ten cały transfer know-how powinien w zasadzie następować, żeby pomagać ludziom w tej franczyzie zarabiać. No i potem pytanie, co z tym zrobić? Ja takie pytanie zadaję sobie na co dzień, pracując z zarządami sieci franczyzowych. Jak ułożyć system edukacji, jak zamodelować w zasadzie, żeby był skuteczny, jak strategicznie wręcz dalej pytanie ciągnąc, poukładać edukację, żeby wspierała realizację celów strategicznych franczyzodawcy i dalej franczyzobiorców, bo wyobrażam sobie, że te cele strategiczne powinny być skaskadowane na franczyzobiorców z franczyzodawcy. To jest też, tutaj pozwolę sobie na krótkie odniesienie do tego, co powiedział Marek Rogala, bo mieliśmy przyjemność budowania systemu franczyzowego Pascal Franchise razem. Nawet jeżeli mówimy dzisiaj o tym, że jesteśmy w trybie budowania pewnego proof of concept w rynku, to jednak bardzo istotne jest poukładanie organizacyjne już na tym fundamencie i poukładanie takie, żeby od samego początku rozwijania sieci franczyzowych zadziałała nam edukacja. Dobre poukładanie daje ogromne prawdopodobieństwo tego, że sukces będzie po obu stronach. Także dobrze poukładana edukacja, taka, która odpowiada na pytanie, jak w sposób skalowalny posługiwać się wiedzą i doświadczeniem, z pewnością będzie działała na wyniki finansowe obu stron i zapewni stronom sukces.